Siema. Dzisiaj miały miejsce dogrywki w Pucharze Świata. Mierzył się w nich Jan Krzysztof Duda z Magnusem Carlsenem, z najlepszym szachistą aktualnie na świecie, być może w historii. I jako że działo się dość dużo, to nie chcę przedłużać tego wstępu. Powiem wam jedynie tylko tyle, że Magnus Carlsen nigdy nie zdobył Pucharu Świata, także był ogromnie zmotywowany, ponieważ jest to jedyne trofeum, którego faktycznie jeszcze nie zdobył. Natomiast jeżeli Jan Krzysztof Duda awansowałby dalej, to zostałby pierwszym Polakiem w historii, który doszedł tak daleko. Co więcej, zostałby pierwszym Polakiem w historii, który awansował do turnieju pretendentów i będzie miał szansę walczyć o mecz o Mistrzostwo Świata. Więc żeby nie przedłużać, przechodzimy już sobie do partii. Pierwszą partię grał Jan Krzysztof Duda białymi. Zaczął od E4, E5, skoczek F3, skoczek C6, goniec B5, skoczek F6 i D3, więc powstała trochę inna pozycja niż w poprzednich partiach pomiędzy Dudą a Carlsenem. Nastąpiło D6, C3, A6, goniec A4 i tu Magnus Carlsen zdecydował się na ruch G6. Po co G6? Ponieważ chcemy wyprowadzić tego gońca na G7 i zrobić po prostu roszadę. Nastąpiła roszada, goniec G7, wieża E1, roszada i H3. Ograniczamy trochę tego gońca, żeby nie wszedł nam na G4, co więcej, być może sami kiedyś zagramy ruch G4. I w tym momencie Magnus Carlsen zdecydował się na dość dziwny ruch, trochę prawdopodobnie zainspirowany gambitem sandomierskim, ponieważ zagrał skoczek B8. I może na pierwszy rzut oka jest to totalnie bez sensu ruch, natomiast generalnie chodzi o to, że tego skoczka będziemy chcieli ustawić na D7, a być może potem zagramy C5, B5 i ten skoczek tutaj tylko by nam zawadzał, także to już jest, wiecie, high level chess tak zwany. Nastąpiło skoczek D2, skoczek D7, no i w tym momencie Jan Krzysztof Duda stwierdził, że w sumie to skoro czarny i tak zagra B5 prędzej czy później, to lepiej być na to gotowym i móc na to odpowiedzieć A4, więc usunął tego gońca, zagrał goniec C2. Więc widzicie, wszystkie ruchy póki co są totalnie logiczne. Nastąpiło B5, A4, goniec B7, B4 i C5. I tutaj się trochę zatrzymam, ponieważ ta pozycja jest dość skomplikowana. To znaczy pozycje, w których można dużo razy różnymi pionkami bić, są po prostu skomplikowane, nie? Tutaj może być takie bicie, takie i tak dalej. Więc tutaj Jan Krzysztof Duda musiał podjąć po prostu dobrą decyzję, zdecydował się na najlepszy ruch w pozycji, a mianowicie tak zwane łubu-dubu na C5. I czarne mogą zbić to pionkiem, mogą zbić to skoczkiem. Carlsen zdecydował się uaktywnić trochę skoczka, nastąpiło bicie. I tak jak wam wielokrotnie wspominałem podczas tych analiz partii, najlepsi zawodnicy na świecie są w stanie wynajdywać takie słabości u przeciwnika. Teraz dzięki tym wymianom czarne mają słabego pionka na B5, który może się stać w przyszłości obiektem ataku. Nastąpiło goniec A3, wieża E8, hetman B1. Ten hetman tutaj będzie wspierał, ponieważ tutaj znowu wszystko ma swój sens. Białe prędzej czy później będą chciały zagrać D4. Jednak mogą mieć problemy z pionkiem na E4, więc ten hetman tutaj, wiecie, patrzy zza tak zwanego winkla i po prostu pomaga nam bronić tego pionka. Nastąpiło goniec C6 i teraz D4. I tutaj od tego momentu Magnus Carlsen musiał grać bardzo dokładnie. Jeżeli tylko popełniłby jeden jakikolwiek błąd, to nagle to silne centrum białego stałoby się po prostu nie do zatrzymania. Bicie. No i tu pozycja dla Magnusa jest bardzo ciężka. Jeżeli ten skoczek odejdzie, powiedzmy odejdzie na A6, to nagle po jakimś D5 białe będą bardzo napierały na przeciwnika i ta pozycja na takim najwyższym levelu byłaby bardzo ciężka dla przeciwnika, nawet jeżeli czarnymi grałby Magnus Carlsen. Jednakże pamiętacie, jak wam mówiłem parę minut temu, że ten hetman tutaj broni pionka na E4, no to dlatego właśnie powinniście robić zadanka szachowe, ponieważ tutaj Magnus Carlsen zastosował coś, co w szachach nazywamy odciągnięciem. Chcemy odciągnąć tego hetmana w jakiś sposób. Jak możemy to zrobić? Ruchem, który na pierwszy rzut oka nie ma totalnie sensu. Ale jako że to jest Carlsen, zagrał D4. I o co tu w ogóle chodzi? A no właśnie chodzi o to, że jeżeli białe zbiją tu albo tu, powiedzmy, że zbiją hetmany, to nagle okazuje się, że ten pionek leci, można to zbić, no i po prostu straciliśmy tego pionka, wymieniliśmy słabego pionka czarnych za naszego silnego, więc to nie do końca byłoby pożądane. Jakbyśmy zbili natomiast gońcem, no to tutaj można nawet w ten sposób zbić. Znowu odciągamy hetmana, znowu to bijemy i pozycja się upraszcza. Więc tutaj Jan Krzysztof Duda pokazał, tak jak już wielokrotnie z Magnusem Carlsenem, że on się go nie boi. I zagrał goniec B2. Powiedział mu, sorry Magnus, ja nie chcę tutaj grać na remis, lecimy. Nastąpiło B3, znowu podciągamy. Jeżeli tutaj coś zbijemy, na przykład nastąpiłoby bicie, to okazuje się, że ta pozycja już jest lepsza dla czarnego, ponieważ wszystkie jego figury zaczynają być aktywne, a te figury stoją w taki trochę głupi sposób. Więc tutaj Jan Krzysztof Duda znowu podjął najlepszą decyzję. Zbił, 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 zbił. I w tym momencie dla niedoświadczonego szachisty, na przykład jakiegoś CM Tomek Jaskółka, wydawać by się mogło, że ta pozycja już jest totalnym remisem. To znaczy, jeżeli białe na przykład zbiją tu, no to przeciwnik zbije. Bardzo często te pozycje po prostu wymieniają się do spodu, zostają trzy pionki i powiedzmy jedna czy dwie figury, to byłby totalny remis. No i ja w tej sytuacji zupełnie nie widziałem żadnego innego wyjścia, to znaczy można znajdować jakieś konkretne ruchy, ale nie do końca wiadomo, w jaki sposób one miałyby nam pomóc, bo zawsze kończy się to stratą tego pionka. Natomiast Jan Krzysztof Duda jest najlepszym szachistą w Polsce, i tutaj zdecydował się na taki ruch, który nawet przez komentatorów, którzy byli arcymistrzami, był ciężko dostrzegalny, a mianowicie skoczek E5. I po pierwsze atakujemy tutaj gońca, po drugie zwalniamy presję z pionka, ponieważ przesłaniamy wieżę, po trzecie ten gońc tutaj broni i ten skoczek tutaj fajnie wygląda, strzela w kilka punktów. I w tym momencie oczywiście wydaje się, że Magnus Carlsen musi gdzieś tym gońcem odejść, no bo inaczej go straci. Chciałby odejść tu, ale nie może, no bo przecież Magnus Carlsen nie podstawiłby figury, a tutaj to pole jest kontrolowane dwa razy, bronione tylko raz. Więc oczywiście Magnus Carlsen zagrał tutaj. I to jest znowu różnica między nimi a nami, zwykłymi śmiertelnikami. Ponieważ Magnus Carlsen zagrał tutaj po to, że jeżeli nastąpi bicie, co nastąpiło, bicie i bicie, no to fajnie, mamy figurę więcej, ale już jej nie mamy. Ten skoczek był broniony przez hetmana. Nastąpiło hetmana A1, bo hetman w rogu zawsze śmiesznie stoi. I tutaj czarne mają tyle samo pionków co białe, natomiast ten pionek może okazać się słabością. Nastąpiło skoczek H5, goniec C3, hetman C2 i w tym momencie Jan Krzysztof Duda miał kilka możliwości, żeby po prostu, jak to się mówi, wysuszyć pozycję. Mógł zagrać jakieś G3, mógł po prostu stać w miejscu i niczego nie prokurować. Natomiast on stwierdził, tak jak wcześniej, dawaj Magnus, lecimy. Bubu. I teraz wydaje się, że no przecież można to zbić. Zbić i stracimy figurę. Tylko, że nie, bo zawsze patrzcie na to, czy możecie dać jakiegoś szacha. Możecie dać szacha tu, ale to by nic nie dało. Możecie dać szacha tu i to by dało już trochę więcej. Więc coś takiego oczywiście nie nastąpiło, ale tutaj Jan Krzysztof Duda prawdopodobnie przeoczył, a przynajmniej tak się wydaje z perspektywy czasu, odpowiedź Carlsena. Ponieważ możliwe, że myślał, że Carlsen musi zagrać wieżę F8, no i ta wieża jest bardzo pasywna, zdobywamy pionka i spoko. Natomiast tutaj Magnus Carlsen mógł zagrać hetman B3, broni i pomimo tego, że zdobyliśmy pionka, to okazuje się, że jest bardzo dużo presji na Janku. Ponieważ mamy pionka więcej, ale ta każda z naszych figur, które są, jest taka bardzo podatna na ataki. I tu Jan Krzysztof Duda miał w tym momencie jakieś 2 minuty, zastanowił się na 1,5 minuty, czyli zostało mu kilkadziesiąt sekund i zagrał jeden jedyny ruch, który jeszcze tę partię utrzymuje. Stworzył tutaj potężny kwadrat Dudy, gdzie każda z figur broni się wzajemnie praktycznie i to ustawienie jest takie dość solidne. Wyglądało na to, że może być ciężko, to znaczy białe ma pionka więcej, ale jednak tej presji ze strony Magnusa Carlsena mogłoby być dużo. Tutaj nawet silniki nie były pewne, co tu się dzieje. Jeden pokazywał, że jest plus 0,8 dla czarnego, drugi, że jest totalnie 0,0 i Magnus Carlsen zdecydował się na szacha. Nastąpiło wieża E1. Oczywiście Duda nie mógł zagrać tu, bo po takim ruchu jak hetman F1 grozi mat, grozi coś takiego i byłaby lipa. Więc po hetman D1 nastąpiła zasłona wieżą, powrót tu. I tu wydawało się, że po prostu Magnus Carlsen powtórzy 2 razy ruchy i będzie próbował walczyć dalej. To znaczy, mógłby spróbować zagrać jakieś hetman B1, teraz po czymś takim spróbować tym hetmanem gdzieś wrócić i po prostu dalej wywierać presję na przeciwniku. Natomiast to nie jest takie proste, szczególnie, że mimo wszystko ma pionka mniej. Więc w tym momencie Magnus Carlsen zdecydował, ok, gram czarnymi, w drugiej partii będę grać białymi, 3-krotne powtórzenie posunięć, no i zawodnicy zgodzili się na remis. Nie była to zbyt fajna sytuacja dla Jana Krzysztofa Dudy z 2 powodów. Po pierwsze, no, gra z mistrzem świata, 2. rundę kolorem czarnym, i nie może jej przegrać. Już w 2 rundy temu grał Magnus Carlsen z Radosławem Wojtaszkiem, no i z Radosławem Wojtaszkiem właśnie kolorem białym po dogrywce udało mu się wygrać, dlatego tutaj no można było się spodziewać, że będzie ciężko, a po drugie, nawet jeżeli Jan Krzysztof Duda zremisowałby drugą partię, no to zmniejszenie się czasu raczej działałoby na korzyść Magnusa Carlsena, który im niższy czas, tym po prostu potrafi podejmować lepsze decyzje. Było ciężko, a przynajmniej mogło się tak wydawać, więc przechodzimy do drugiej partii. Tutaj Jan Krzysztof Duda grał czarnymi, zdecydował się na obronę sycylijską, co też jest znamienne, ponieważ już wielokrotnie wam podczas tych rund mówiłem, że zero respektu dla Carlsena. Nie bał się grać agresywnego otwarcia, nie chciał grać właśnie E5 czy jakiegoś defensywnego E6. Zdecydował się na obronę sycylijską, która jest znana z agresywności. Skoczek F3, D6, koniec B5. Magnus nie chciał grać głównych linii, które są bardzo ostre, co w sumie jest logiczne, ponieważ w tych pozycjach z koniec B5 bardzo często białe utrzymują lekką przewagę, a raczej nie ma ryzyka, że nagle te partie jakoś przegrają. Natomiast gdyby zagrał otwarty wariant, miałby większe szanse na zwycięstwo, ale też większe szanse na porażkę. Także nastąpiło goniec B5, goniec D7, wymianka, roszada, skoczek F6, hetman E2, skoczek C6, C3, E6, D4, bicie, D5. I na pierwszy rzut oka pozycja jest zupełnie normalna, bo po E5 pionki białego są dużo lepiej ustawione, wydaje się, że białe mają przewagę przestrzeni, natomiast po skoczek E4, skoczek D2, koniec D2, okazuje się, że w zasadzie to czarne nie mają zupełnie żadnych problemów w tej pozycji, ponieważ pionki są ustawione symetrycznie, zarówno pionek na E, jak i pionek na D po prostu stoją naprzeciwko siebie i ta przewaga przestrzeni, którą daje ten pionek, nie ma większego znaczenia, ponieważ figur jest dość mało. Nastąpiło więc koniec B4. Jan Krzysztof Duda chciał wymienić figury, ponieważ jeżeli nastąpiłaby wymiana, to ta pozycja na takim najwyższym poziomie po prostu jest remisowa. Ja z Carlsenem bym ją przegrał, wy z Carlsenem byście ją przegrali, natomiast Jan Krzysztof Duda z Carlsenem raczej nie miałby żadnych problemów, żeby tu utrzymać remis, bo obiektywnie rzecz biorąc jest to po prostu według silników 0, 0, 0. Carlsen zdecydował się więc nie ułatwiać zadania rywalowi, zagrał koniec F4. Roszada, hetman D3, goniec E7. I tutaj znowu taki trochę dziwny ruch, no bo zagraliśmy gońcem na B4, a teraz nim wróciliśmy. Natomiast bardziej chodzi o to, że nie chcemy dawać przeciwnikowi 2 temp, i żeby on sobie zagrał A3, przegonił nam gońca i potem od razu zagrał B4. Więc nastąpiło A3, wieża C8, G3. Dość dziwny ruch, natomiast dalsza część partii pokazała, jaki był zamysł Magnusa Carlsena. Natomiast Jan Krzysztof Duda też, wiecie, nie chciał trzymać gardy przez całą partię, nie chciał się kisić na swojej połowie. Zauważył, że te dwa pola są takie trochę słabe, ponieważ te dwa pionki są na czarnych polach. W zasadzie wszystkie pionki białego są na czarnych polach, ale tutaj te dwa pola są po prostu dość słabe. Nie są kontrolowane przez żadne pionki, więc jaka figura może kontrolować oba te pola naraz? Bardzo dobrze, drogi widzu. Skoczek A5. Białe nie chciały dopuścić do tego, żeby ten skoczek się tu ustawił, więc zagrały B3. Hetman C6, opanowana linia. Wydaje się, że no przecież teraz białe mogą zagrać wieża C1. No i oczywiście mogą zagrać, ale ten hetman odejdzie tu, czy nawet tu i te pionki będą po prostu bardzo, bardzo narażone na ataki. Carlsen zdecydował się na goniec D2, hetman B6. Znowu białe raczej nie chcą tego wymieniać, no bo goniec jest troszeczkę silniejszy niż skoczek, co do zasady. Więc nastąpiło wieża B1, A6, król G2, skoczek C6. Takie trochę, wiecie, lawirowanie tymi figurami, natomiast tutaj nadal pozycja jest totalnie remisowa. Nastąpiło wieża E1 ze strony Magnusa Carlsena. Ciężko stwierdzić, jaki był zamysł tego ruchu. Mam tylko 2200, jak ja to lubię mówić. Hetman B5, hetman B1. Być może właśnie dlatego wcześniej zostało zagrane wieża E1, żeby ten hetman mógł się schować na B1 i tutaj wszystko spokojnie sobie trzymać. No i teraz kolejna ważna rada dla wszystkich początkujących szachistów. Jeżeli na szachownicy jest jedna otwarta linia i możecie ją opanować, to najlepiej się tam zdublować wieżami. Czyli wieża C7, H4, wieża C8. Czarnym udało się zdublować, ale to też nie było tak, że białe nie robiły niczego konkretnego. I tutaj Carlsen zagrał H4 po to, że w przyszłości, jeżeli ustawi wieżę na H1 i nastąpi skoczek G5, to wiecie, jakieś groźby matowe będą miały miejsce. Nastąpiła jeszcze wieża A2, żeby ta wieża w przyszłości mogła ewentualnie bronić pionka na B3 i tak dalej. To jest taki cichy ruch, który jednak ma dość duże znaczenie. No i teraz znowu Jan Krzysztof Duda wykazał się bardzo dobrym zrozumieniem pozycyjnym, ponieważ Dla mnie naturalnym ruchem byłoby pewnie gdzieś odejście tym skoczkiem, żeby ta wieża sobie gdzieś wejdzie. Natomiast w rzeczywistości ta wieża póki co, pomimo tego, że jest wsparta przez drugą wieżę, nie ma żadnych pól na tej szachownicy, na tej linii, które by mogły ją w jakiś sposób faworyzować. Więc Jan Krzysztof Duda stwierdził, że skoro nie ma żadnych pól, no to zrobię sobie to pole. I zagrał A5. Wieża H1, A4. No i teraz są trochę kłopoty, no bo bić raczej nie chcemy, ponieważ po jakimś biciu, no hetman to po prostu zbije, będą słabe pionki, ten hetman będzie bardzo, bardzo aktywny. Natomiast po B4 powstało bardzo fajne pole na C4, gdzie chcielibyśmy ustawić albo skoczka, albo wieżę, albo hetmana. Więc tutaj no, B4 było takim malutkim błędem, oczywiście w żadnym stopniu nie przegrywającym partii, ale błędem, który pokazuje, że Dudzie będzie się grało tę pozycję trochę łatwiej. Nastąpiła H6, profilaktyka, nie chcemy wpuścić tutaj tego skoczka. Goniec E3, skoczek A7 i w tym momencie stało się coś bardzo dziwnego, ponieważ Magnus Carlsen zamyślił się i zagrał goniec D2. O co chodzi? Chodzi o to, że Magnus Carlsen po prostu nie przewidział tej możliwości, którą ma Janek. I możecie się zapytać, drogi Tomku, jakiej możliwości? Co zmienił ruch skoczek A7? Skoczek A7 zmienił to, że teraz jeżeli ten skoczek wejdzie na B5, oczywiście nie teraz, bo teraz będzie mu trochę ciężko, ale w przyszłości, jeżeli wejdzie na B5, to będzie kontrolować tutaj bardzo dużo złych pól dla przeciwnika. Co więcej, ta wieża mogłaby wejść na C3, więc ten goniec musiał się tu po prostu wrócić. Nastąpiło hetman E2, wieża E1, hetman C4, czyli Jan Krzysztof Duda zagrał hetmanem na E2 po to, żeby sprowokować wieżę na E1 i w tym momencie wrócił na C4. I teraz już wszystkie jakieś tam groźby i otwieranie linii H nie będą tak efektywne dla Magnusa Carlsena, ponieważ tej wieży na H1 już nie ma. Nastąpiło więc wieża E3, Jan Krzysztof Duda, wiecie, zgodnie z planem, skoczek B5, wieża D3. I tutaj było widać, że coś idzie naprawdę bardzo nie po myśli Magnusa Carlsena. On takich pozycji nie dostaje białymi. On białymi zawsze śrubuje i wyciska. Natomiast tutaj to czarne wywierają presję. Polak wywierał presję na Magnusie Carlsenie i Magnus Carlsen był zmuszony, aby wykonywać najlepsze ruchy, bo inaczej po prostu przegrałby tę partię. Nastąpiło wieża C6. Na pierwszy rzut oka ruch bez sensu. Co on nam daje? Która jest nasza najsłabsza figura, drogi widzu? Ta jest najsłabsza figura, nic nie atakuje. Gdyby tylko istniało jakieś pole, na którym ta figura mogłaby się znaleźć i atakować na przykład tego pionka. Gdyby tylko istniało takie pole, co nie? I dlatego ruch wieża C6 jest bardzo silny. Otwiera tę przekątną. I goniec z B6 atakuje. I to jest bardzo cenna lekcja dla was wszystkich. Jeżeli widzicie jakąś słabość u przeciwnika, to po prostu ustawiajcie się na nią. I faktycznie to miało miejsce. W międzyczasie Magnus zagrał G4, bo to też jest ważna, cenna lekcja. Jeżeli dostajecie na jednym skrzydle, powinniście próbować atakować na drugim skrzydle, bo mimo wszystko wszystkie figury czarnych są ustawione na skrzydle hetmańskim, więc wiecie. Goniec E3, musimy bronić, ale ten goniec, pamiętacie co on wcześniej zrobił? Poszedł tu, wrócił i tak dalej. Znalazł się na E3, ale on wcześniej był na D2, żeby kontrolować pole C3. Więc co robi Duda? Ustawia sobie tutaj skoczka. Hetman F1, hetman B5, też bardzo silny ruch. Chcielibyśmy ustawić skoczka tutaj, ale tu jakieś, wiecie, B5, wieża B4. Białe mogłyby dostać małą kontrę, więc Jan Krzysztof Duda do Magnusa już sobie tak nie zagrasz. Wieża C2, skoczek E4 i w tym momencie wieża C6 zostało zagrane. Według komputerów jest to błąd. I jest to błąd, ale błąd, który w praktycznej partii, szczególnie w sytuacji, gdzie obaj zawodnicy mają kilka minut na zegarze, jest nie do wychwycenia, ponieważ tutaj, przynajmniej według tych stockfiszów, najlepszym ruchem ze strony białego było wieża C5. Ustawienie wieży pod gońca, po to, że jak ten goniec zbije, no to cała inicjatywa czarnego, przynajmniej na moment, wygasa, ponieważ święcimy figurę, święcimy jakość, ale w tej sytuacji nie bardzo mamy jak atakować. Oczywiście nadal Jan Krzysztof Duda prawdopodobnie stałby tutaj lepiej, natomiast wiecie, grozi skoczek D4, trzeba grać hetman C4 i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to jest nie do znalezienia. Magnus zbił i nastąpiła wieża D1. I tu znowu Jan Krzysztof Duda podjął decyzję, która no, obiektywnie rzecz biorąc nie była najlepsza i która w sumie wprawiła trochę w osłupienie wszystkich kibiców, ponieważ wiadomym było, że czarne będą chciały wymienić hetmany. Każda z pozostałych figur jest dużo bardziej aktywna u czarnego niż u białego. Co więcej, czarne mają łatwy dostęp do słabości przeciwnika, więc taka pozycja, bicie, nie wiem, wieżą czy królem i wejście wieżą na C3 po prostu wydaje się, jakby to był tak zwany samograj. No wiecie, wchodzimy tu, atakujemy. Jedyna opcja, żeby tego pionka obronić, to jest wieża A1. No i nawet ustawienie wieży tu i wywieranie ciągłego nacisku byłoby po prostu zabójcze prawdopodobnie. Dlaczego Jan Krzysztof Duda się na to nie zdecydował? Nie mam pojęcia, zagrał wieża C4. I tu nastąpił moment, w którym zaczęło się wydawać, że trochę wypuszcza. To znaczy dalej ma dużą przewagę, ale wiecie, ta wieża jest związana, nie bardzo może się gdzieś ruszyć. Nastąpiło skoczek D2 i wymieniamy najsilniejszą figurę u czarnego. Więc tu się wydawało, że okej, Magnus miał trochę problemów, ale jednak daje sobie radę, nie? Jak to on jest w stanie wyremisować takie pozycje. Nastąpiło hetman C6, hetman E2, wieża C3. Wygląda na to, że wszystko jest super, ale w tej sytuacji przez to, że są jeszcze hetmany, no to białe mają jakąś kontrgrę. Zaraz będą grać G5 po to, żeby w jakiś tam sposób atakować i próbować zepsuć strukturę przeciwnika wokół króla. Nastąpiło goniec D8, G5, łubu-dubu, łubu-dubu, hetman C4. I teraz dzięki temu czarne znowu są w bardzo komfortowej sytuacji. Jest tutaj podwójne uderzenie, więc białe raczej muszą wymienić te hetmany. I pytanie, drodzy widzowie, czym bijemy? Czy bijemy wieżą, czy bijemy pionkiem? I odpowiedź brzmi, czymkolwiek bijecie, jest ok. Jan Krzysztof Duda zdecydował się zbić pionkiem, wieżą też byłoby ok. Taka pozycja po prostu jest bardzo, bardzo dobra, natomiast bicie pionkiem ma jeden dodatkowy atut, a mianowicie ten pionek jest wolnym pionkiem. I jeżeli białe grałyby spokojnie, to znaczy, nie wiem, podeszłyby królem, no to tu w ogóle tracimy pionka. Więc ciężko znaleźć jakiś konkretny ruch. Goniec, jeżeli będziemy sobie chodzić gońcem w kółko, no to nadal są problemy po tym i ten pionek po prostu decyduje, a takim długofalowym planem, jaki Jan Krzysztof Duda zawsze będzie mieć, to jest podejście tu i spoko. I tutaj Magnus Carlsen pokazał, dlaczego to on jest mistrzem świata. Ponieważ zagrał w tym momencie ruch, który obiektywnie jest słaby i przegrywa partię, ale stwarza ogromne zamieszanie na szachownicy. Więc zostało zagrane D5. Na pierwszy rzut oka bijemy. Teraz zostało zagrane wieża D3. I problem z tą pozycją jest taki, że Jan Krzysztof Duda musiałby znaleźć forsowny wariant, który jest bardzo, bardzo dobry. Ponieważ można tutaj zbić. Teraz jak białe zbiją, to mają tylko jeden ruch czarne, który utrzymuje ich przewagę. I tym ruchem jest wieża D3. I jeżeli białe zbiją, no to tutaj mamy pionka więcej, wszystkie białe pionki są na czarnych polach, mamy czarnopolowego gońca, jest po prostu to pozycja wygrana. Natomiast nie jest łatwo się na takie coś zdecydować, szczególnie, że tutaj zawodnicy mieli naprawdę już dość mało czasu, więc Jan Krzysztof Duda zdecydował się na inną wersję, która obiektywnie jest trochę słabsza, ponieważ zagrał od razu wieża D3 i różnica jest taka, że teraz te dwa pionki nie są jakieś bardzo, bardzo silne, a nie mamy wolnego pionka na linii A, który mógłby o czymś zadecydować. Nastąpiło F4, no i w tym momencie Jan Krzysztof Duda musiałby znaleźć ruch, który jest nie do znalezienia, ponieważ tutaj musiałoby nastąpić F6, przynajmniej według silników. I chodzi o to, że jak nastąpią takie wymiany, to ten goniec po prostu tutaj wchodzi i spoko. Natomiast ruch F6 nie jest po prostu ruchem, który się w takich sytuacjach rozpatruje, no bo co jeżeli po prostu król sobie podejście, ale okazuje się, że tutaj chodzi bardziej o to, że ten król będzie mieć szybszą drogę i uda się to na tempach wszystko czarnymi ogarnąć. Natomiast mówię, jeżeli jest mało czasu, to jest turbo ciężko znajdować takie ruchy, więc Jan Krzysztof Duda, dlatego że miał wcześniej konkretny plan, zdecydował się go realizować. I w tej pozycji jest -5 dla czarnego, co to oznacza, że jest totalnie wygrana. Jeżeli Jan Krzysztof Duda znalazłby ten ruch, wygrywa. W tej pozycji jest 0-0-0. Niestety. Jan Krzysztof Duda ruchem król F8 wypuścił tę partię i w tym momencie wydawało się, że przynajmniej jeżeli patrzyło się z oceną silnika, no że ta pozycja po prostu kończy się remisem, szczególnie, że kolejne ruchy wcale nie wydawały się być jakieś trudne, biorąc pod uwagę ocenę silnika. Jednak tutaj Magnus Carlsen zagrał król F3 i znowu po F6 czarne mają wygraną z jakiegoś powodu. ale Jan Krzysztof Duda znowu zagrał króle 7 i znowu z oceny -5 pokazuje się 0, 0, 0. Ponieważ nastąpiło goniec C5, król E6, król E3, król F5, król D3. Ciekawostka, po tym ruchu tu białe wygrywają. Pomimo tego, że czarne mają 2 pionki więcej, białe wygrywają, ponieważ nie ma obrony przed E7 i zdobyciem gońca. Więc tutaj do końca Jan Krzysztof Duda musiał być ostrożny, żeby w ogóle tej partii nie przegrać, no ale grał z mistrzem obrony, więc no nie dziwne, że Magnus Carlsen grał tak jak grał. Nastąpiło G6, goniec E3, goniec C7, B5. B5 to w ogóle mała niedokładność, bo jednak chcemy, przynajmniej na logikę, aby te pionki stały na tym miejscu, ponieważ goniec nie będzie mieć dostępu do tego pionka, który może się okazać słabością. Natomiast tutaj Magnus Carlsen zagrał B5 i znowu zapaliła się mała lampka dla wszystkich Polaków, ponieważ coś tu zaczęło, nieładnie mówiąc, śmierdzieć. Nastąpił goniec D8, chcemy zagrać tu. Carlsen zagrał król D4, nastąpił szach, król odszedł, powrót, powrót. I jeżeli Duda zagrałby goniec B6, to mamy remis, przechodzimy do kolejnej partii. Tylko że Jan Krzysztof Duda nie boi się Magnusa Carlsena i zagrał goniec E7, atakując tego pionka. I żebyście sobie zdawali z tego, drodzy widzowie, sprawę, zagranie takiego ruchu jak goniec E7 to nie jest tylko tyle, że powalczymy sobie o zwycięstwo. My tutaj realnie, grając z czarnymi, ryzykujemy, że jeżeli popełnimy jakiś głupi błąd, albo pomylimy się w liczeniu wariantów o jedno tempo, to możemy tę partię nawet przegrać. Jan Krzysztof Duda, mając spokojny remis z czarnymi z Magnusem Carlsenem, zdecydował się, że gra dalej. Nastąpiło goniec C1. Wisi nam pionek, więc bronimy go. Goniec B2, goniec D8. Troszeczkę takie, wiecie, lawirowanie. Goniec A5, ten goniec tutaj może od tyłu atakować te pionki, co wydawało się być spoko. I w tym momencie takim ruchem, który przynajmniej według silników remisował tę pozycję dla Magnusa Carlsena, było goniec D4. I chodzi o to, że jeżeli teraz czarne zagrają na przykład tu, to tu, możemy zbić drugiego pionka, ale okazuje się, że ten pionek dochodzi i jeszcze istnieje szansa, że białe, znaczy no w tej konkretnej pozycji akurat białe by to wygrały, jeżeli czarne połasiłyby się na pionka. Jednak po goniec D4 goniec dalej może chodzić w kółko, więc to prawdopodobnie zakończyłoby się remisem. Jednak czy Magnus Carlsen znalazł ten ruch? Niestety nie. Zagrał ruch goniec C1. I wiecie co, drodzy widzowie? Po goniec C3, jeżeli tylko Jan Krzysztof Duda znalazłby goniec C3, to wygrywa tę partię. Ponieważ goniec C3, ten pionek będzie mógł dochodzić, ten pionek bardzo w dłuższej perspektywie też byłby słaby, więc tutaj no Jan Krzysztof Duda musiał znaleźć goniec C3, żeby wygrać partię z Magnusem Carlsenem i awansować do finału Pucharu Świata. I znalazł. I w tym momencie czarne mają totalnie wygraną pozycję. Dlaczego? Ponieważ jeżeli król podejdzie, D4, król zbije, D3, król odejdzie, D2, tu. Wydaje się, o kurczę, nie mamy jak złapać tego pionka. Tylko że mamy jak złapać tego pionka. I wygrywamy partię. Więc nastąpiło B6. Magnus Carlsen zdał sobie sprawę z tego, że coś tu kurczę jest nie tak. Nastąpiło jednak D4, król C4, nie możemy zagrać D3, ponieważ stracimy gońca i przegramy partię. Więc nastąpiło król D7. I Jan Krzysztof Duda tutaj musiał się zmierzyć z najbardziej niesamowitym ruchem obronnym, jaki chyba widziałem w ostatnich czasach, jeśli chodzi o szachy. I to też pokazuje, że Magnus Carlsen jest Magnusem Carlsenem. Ponieważ tutaj naturalnymi takimi rzeczami, o których pewnie myślał Jan Krzysztof Duda, to to, że cokolwiek biały nie zagra, to my podejdziemy sobie gdzieś królem, zdobędziemy tego pionka i po prostu wygramy sobie partię. Natomiast po król D7 nastąpiło goniec E3. Pod pionka. Chodzi o to, że jeżeli zbijemy, to ta pozycja jest przegrana. Ponieważ łubu dubu i cokolwiek nie zrobimy, jeżeli podejdziemy pod tego pionka tu i zdobędziemy tego pionka, to wydaje się, że jest spoko. Tylko wiecie co? Jest w szachach coś takiego jak przełomy pionkowe, drodzy widzowie. I taki ruch jest przełomem pionkowym. Bijemy, tu, bijemy, fajnie, mamy 3 pionki więcej, ale ten pionek jest za daleko. Więc tutaj Jan Krzysztof Duda cały czas musiał być ostrożny, ale zachował zimną krew, zagrał goniec B2, zaatakował pionka, nastąpiło bicie, bicie, goniec E3, goniec B2. Ten pionek jest bardzo, bardzo silny. Tu. I ta pozycja, by nie było wiadomo, czy ona jest wygrana, to znaczy, jeżeli ktoś patrzył silnikiem, zdawał sobie sprawę z tego, że jest minus 10 i Jan Krzysztof Duda wygrywa, natomiast było na 100% wiadomo, że Jan Krzysztof Duda tej partii nie przegra. Dlaczego? Ponieważ może zrobić milion ruchów w kółko, a biały nigdy nie będzie mógł ruszyć swojego króla, ponieważ ten pionek odejdzie. A jeżeli goniec znajdzie się na tym polu, to znaczy po takim ruchu, jeżeli nastąpiłoby goniec C5, żeby zbić tego pionka, to okazuje się, że taki ruch, nawet jak goniec C1, tu zdobywamy te pionki i wygrywamy partię. Więc tutaj było wiadomo, że jest spoko. Magnus Carlsen zagrał król A2, nastąpiło król D5. Ważne jest, aby w końcówce mieć aktywnego króla. Zauważcie też, że białe mają tutaj 3 pionki na 2 pionki, ale te 2 pionki ładnie zatrzymują te 3 pionki, więc nie czuć tej przewagi, którą ma Magnus Carlsen na tym skrzydle, a Jan Krzysztof Duda gra po prostu z królem więcej, jakkolwiek absurdalnie by to nie zabrzmiało. Ten król nie może się ruszać, może chodzić tylko po tych 2 polach, czy właściwie 3, a ten król może sobie chodzić po całej szachownicy. Nastąpiło król B3, król E4, goniec D2, goniec D4, poświęcenie pionka w pewnym sensie, a właściwie wymiana, bo odbijamy tego pionka i różnica jest taka, że w tym momencie czarne mogą zagrać goniec F2 i grozi po prostu zagranie tu, zbicie tych pionków i wygranie partii. Więc po goniec F2 Magnus Carlsen zrobił taką rzecz, że zatrzymał zegar i się poddał. I Jan Krzysztof Duda, grający kolorem czarnym z mistrzem świata i z jednym z najsilniejszych w historii, jeżeli nie najsilniejszym szachistą w historii, wygrał. Awansował do finału Pucharu Świata. Nie wiem, co mogę powiedzieć. Niesamowite emocje, oglądanie tej partii, patrzenie na to, jak silnik pokazuje na przemian minus 10 i 0, było wspaniałe. Mam nadzieję, że to oglądaliście. Mam nadzieję, że ta analiza też sprawiła wam wiele emocji, jeżeli nie mogliście oglądać. Ale wow! Największy sukces w historii polskich szachów ma miejsce. Możemy go oglądać na żywo. Janek, pewnie tego nie oglądasz, ale jakbyś kiedyś obejrzał, wielkie gratulacje, wielki szacun, bo wow, no, odbierało to mowę, co zrobiłeś. No i awansował Jan Krzysztof Duda do finału, tak jak już wspominałem. Tam będzie się mierzył z Sergiejem Karjakinem, natomiast najważniejsza rzecz jest taka, że już teraz zagwarantował sobie prawo udziału w turnieju kandydatów. Tak jak wam na początku wspominałem, jest to najważniejszy turniej w historii, w życiu prawdopodobnie każdego szachisty, ponieważ jeżeli tam zajmie pierwsze miejsce, to będzie grać w meczu o Mistrzostwo Świata, więc jeżeli dobrze pójdzie, jeżeli Jan Krzysztof Duda utrzyma swoją potężną formę, która pozwala mu rywalizować jak równy z równym w meczu z Carlsenem, to po prostu będzie miał szansę się z nim zmierzyć w kolejnym meczu o Mistrzostwo Świata. Oczywiście do tego jest bardzo daleka droga, natomiast no, odbierało to mowę wszystko, co się działo, także cóż, kibicujemy dalej. Będziemy w następnych dniach świadkami finału z Sergiejem Karjakinem. No i trzymamy mocno kciuki, bo te kciuki coś dają radę, drodzy widzowie. Także wielkie dzięki za obejrzenie tej analizy. Emocje mną trochę targały. Mam nadzieję, że nie było widać. Także jeżeli wam się ona podobała, zachęcam do zostawienia łapki w górę. Zachęcam do subskrypcji i do tego wszystkiego, do czego potężni youtuberzy zachęcają. Także trzymajcie się cieplutko i widzimy się niedługo. Siema!